Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w darmowej grze Conqueror's Blade. Sprawdzimy sobie ten tytuł akurat gdy wystartował siódmy sezon i wprowadzono kilka nowych postaci, ale zanim zaczniemy musicie wiedzieć, że jest to materiał sponsorowany. Pozwolicie, że ten materiał będzie trochę edytowany, żeby omijać jakieś ekrany ładowania czy inne tego typu rzeczy. Warto jeszcze tylko nadmienić, że oczywiście jest to gra MMO, osadzona w średniowieczu, gdzie będziemy dowodzić jednostkami na polu bitwy. Bitwy mogą być toczone nawet 15 na 15 graczy i oczywiście postaram się jak najwięcej wam dzisiaj pokazać. Widzę, że musimy wybrać jakiś region. Region Anadolia ma stolicę Reginopolis, więc ten sobie wybierzemy na start. Okej, czyli znajdujemy się już w końcu w mieście i też w samej grze. Nawet mamy gościa o niku oczywiście. Aczkolwiek nie jest to bynajmniej mój widz, co nie oznacza, że wy nie moglibyście wystąpić na filmach, gdyż jeśli pobierzecie tę grę z linku, który znajduje się w opisie i przypiętym komentarzu, to dostaniecie 7 dni konta premium i ja też mam zamiar jeszcze nagrać tę grę też na główny kanał, więc byłoby miło, jakby parę osób się zebrało i byśmy mogli razem ponagrywać jakieś bitwy. Tu mam jakiegoś wartownika z misją. Później będziemy sprawdzać przepustki. Okej, w ogóle nie musicie sprawdzać. Witamy w tym lennie. Witamy bardzo serdecznie. Przybycie. Dobra, ukończ zadanie. Wartownik na swój sposób powitał cię w tym mieście. Czas rozpocząć nowe życie w tej krainie. Okej, i dostaliśmy poziom przynajmniej od razu. Teraz mamy się zgłosić do szeryfa. Naciśnij Alt i kliknij ten tekst, by użyć odnajdywania drogi. Aha. No to wiadomo, jak wiem, biegamy od punktu i bierzemy różne zadania. Ja swoją drogą już nagrywałem tę grę z 2 lata temu na głównym kanale. Ją pokazywałem, jak pierwszy raz pojawiła się wersja beta i to jeszcze była otwarta wtedy. No cóż, dobra, zajmiemy się panem szeryfem. Ludzie pragną dobrobytu i pokoju, a jako szeryf starałem się im je zapewnić. Zamelduję o wynikach. Jakie amatorsko? A ty gruba bulwo. Tu mamy pełne drzewko jednostek. Kmiecie, o nie. Możemy kmieciami walczyć. Pikinierzy są. Straż cesarska z pikami. Żniwiarze. A, tu idzie do góry. No tak, halabardnicy. Weterani halabardy. No dobra, gra Michała każe kmieci odblokować. Ale po co co za kmiecie? Są kmiecie z Discorda. Weź udział w bitwie dobieranej. No dobra, no to... dzień dobry panie szeryfie, pan szeryf mi o tym powie. Bitwa szkoleniowa. Czy to musi być bitwa szkoleniowa? Chyba nie. Nie chciałbym bitwy szkoleniowej. Będziemy mieli pana asasynowatego w drużynie. Mam nadzieję, że to jakiś mój widz. Byłoby fajnie. Dobra, co możemy... Kmieci możemy to rzucić. No dobra. Dobra, teraz zobaczycie jak się walczy. Teraz zobaczycie jak się oblega drewniane forty. To w sumie zamek nie jest. Tylko, że mają niestety balisty. Okej, moja piękna drużyno. Jedziecie za mną. O nie, taran się przemieszcza. A nie, to dobrze, że taran się przemieszcza. Okej, tylko, że to już jest bitwa z prawdziwymi graczami. Więc ja się boję, że nie chcę, wiecie, żeby był wstyd. Więc armio, zapraszam do mnie. Tylko może nie przez ogień. Chodźcie tu panowie. Do mnie, szybko, przebijamy się do środka, ja zsiadam z koniem i tak niezawygodnie na koniu powiedzmy. I teraz do ataku panowie, wbijać się na wroga, raz, bijamy się. Widzicie jaką tarczę tu sobie zrobili, jak mamy się przez to przebić? Trzeba ultu poużywać, dawać, bić się, tam ktoś leczy. Dobra, przebijamy się, nie masz takiej tragedii jak mogłoby być. Użyjmy jeszcze ulta tutaj, dobra, o. Zginąłem. Tryb obserwatora możemy sobie wrzucić w takim razie. Gościu ma kuszników już. No i to jest lepszy gracz. Trzeba sobie trochę niestety poekspić, żebyśmy mogli też mieć jakichś kuszników. Kusznicy i halabardnicy. O kurde, tam katapultę ktoś ma. Ej! Dobra, odradzamy się i bierzemy teraz halabardników. Lecimy, panowie. Halabardy do boju. Tam widzę, że coś próbują robić na tych murach. Dobra, wbijamy się do środka. Ja spadam, bo naprawdę nie czuję potrzeby. Jak już jesteście, to wbijacie. Halabardnicy, do boju. Nie bać się niczego. Jakbyśmy mogli jakoś przeskoczyć, to byłoby fajnie. Ale dobra, tam jest dwóch naszych kolegów, bohaterów. Więc możemy tutaj razem z nimi się przebijać. Dawaj, uderz. Dobra, zrzucaj umiejki. O mnie, tu przyszedł gościu, trzeba uważać. Uhuhu. Jak bije mocno. Dobra, ja się trochę wycofam w takim razie.
uleczymy się na spokojnie. Mamy jednostki od tego, żeby biły za nas, chociaż niestety jednostki, bym powiedział, dostają mocno po pysku. Dobra, 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 spokojnie. Uważaj. Dobra, ładne uderzenie. Ale i tak musimy uważać. Tutaj bohaterowie się niestety jeszcze czają. I w każdej chwili mogą nas zwanhitować, ale przebijamy się. Nie masz takiej tragedii. Tutaj bijemy kolegę jakiegoś. O, ale dostał mocno. Dobra, gdzie on jest? Oj, 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 oj. Musimy uważać, żeby tylko głupio życia nie stracić. De. Jakbyście tak się przebili na lewo. O. Czy to był. O. Nie, dobra, dobra. Uciekaj. Dobra, na chwilę się wycofam. Kurde, nie mogę się jeszcze leczyć. Panowie, przeżyło coś jeszcze? Przeżył jeden halabardzista chyba aż. Zaopatrzenie mi się przydało. Dobra, ja się wycofam szybko. Możemy. Mogę zamknąć bramę, ale. No, kobolista w tym miejscu idealna. Dobra, szybko, zaopatrzenie. Trzeba nasze siły odnowić. Przepraszam. To co? Trzeba siły odnowić, piszemy kmieci. No, wezmę tych panów. Nie no, powiedziałem, że wezmę kmieci, żeby zginęli, więc bierzemy kmieci. Proszę bardzo. Kmiecie, śmiecie. Moja drużyna tak bardzo mnie znienawidzi. Dobra, chodźcie. Kmiecie, śmiecie. Lecimy na wroga. Tam chyba się nie da przejść. A czy ja mogę chodzić po drabinie? Czy moja postać nie jest od... Znaczy ja mogę, ale czy moi koledzy przyjdą? Chyba nie. Nie, no, niestety bokiem biegną. No dobra. A powiem tak. Kmiecie, idziecie na rzeź. Tak totalnie idziecie na rzeź. Kto by się spodziewał, że kmiecie nam tutaj poumierają. Oj, dobra, uciekaj. Tam niestety jest zły kolega. Ja się podleczę, popatrzę jak kmiecie giną. Naprawdę tutaj na dole macie 12 ich zostało. Bijcie się tam, kmiecie. Dobrze. Zatwierdzę Lutela. Dobra, podleczyliśmy się. Znaczy powiem tak, no, przebijanie nam nie za bardzo wyszło, mówiąc szczerze. Możemy tutaj chwilę pobić jakiegoś bohatera, ale trzeba też uważać na siebie, żeby głupie życie nie stracić. Dobra, dawaj, zultuj. Też nie wiem, czy cokolwiek trafiliśmy. Dobra, do tyłu. Bo nas za mocno biją. No i... O, dzień dobry! Wol... I to jest dobra zabawa. Dobra, popie, już uciekam. Polecę... Co byśmy teraz wzięli? Jednostki strzelające czy walczące? Na szczęście nikt nie krzyczy na mnie na czacie, że jestem noobkiem. To tyle dobrego. No, zostały mi dwa oddziały. Żeby nie było... Ja se postrzelam chętnie. To ja strzelam, czy... Chyba koledze zabrałem możliwość. Chyba swoich zabiłem. Dobra, kolego, chciałeś, to sobie strzelaj tutaj, wiesz? Ja naprawdę nie będę ci zabraniał. Biegniemy, atakujemy. Musimy się poprzebijać do środka. Kurde, no ale własną armatę jeszcze mógłbym gdzieś wystawić. Jakieś dobre miejsce znaleźć. Tutaj ładnie mordujemy, bym powiedział. O, przyszedł bohater, dobra. Broń się, Lutelek. Może podejdźmy tak bardziej od tej strony. Bijmy przede wszystkim jednostki, tam olejmy tych bohaterów na razie. My się szkolimy, żeby być dobrymi graczami i nie musimy jeszcze dobrze umieć ogarniać sytuację. Aż żebyśmy zwykłe jednostki pozabijali. Okej. O, tutaj jak ładnie strzelają. Tylko już myślałem, że strzelają w tę bramę drewnianą, ale chyba nie. Chyba nie ma aż takiej tragedii. Dobra, leczymy się, zostało 15 sekund. Trudno jest być tutaj stroną atakującą, powiedział. Naprawdę trudno. No, 5 sekund zostało. Nie wydaje mi się, żebyśmy coś zrobili sensownego. Dawaj, uderz. No i niestety, porażka. No, ale wiadomo, trzeba się samemu podszkolić troszeczkę, żeby być dobrym w tej grze. Zabicie żołnierzy 60. No niestety żadnego bohatera nie zabiliśmy, to na pewno jest problem. Ale spokojnie, z każdą bitwą będziemy coraz lepsi. Wybitna jednostka halabardnicy, no kto by się spodziewał. Wszyscy wiemy, że halabardnicy to najlepsze jednostki w każdej możliwej grze. Poziom 7 już. Próba odwagi. Płomienie wojny wzmagają się. Boisz się? Wkrocz na ścieżki odwagi. Zmierz się z każdą przeciwnością. Dobra, bardzo chętnie. Ukończ wyzwania 4 na ścieżce odwagi. Okej. Ale to za chwilę, bo... Możemy spojrzeć, w sumie wypadałoby pozmieniać pewnie naszą zbroję. Może byśmy coś tutaj znaleźli w mieście.
nowego i umiejętności jeszcze mamy do odblokowywania. Atak boczny, wroni dziób, co tu jeszcze? Strach, taniec broni, za kratą, odepchnięcie. To jest wszystko na halabardę. Każda broń ma... U, tu jest jeszcze młot. A, wymagany poziom 20. No ja nie wiem, może z łuku byśmy sobie jeszcze strzelali, ale dobra, na razie skupmy się na tej halabardzie. Odepchnięcie drugiego poziomu poprosimy, dobra, jest ładnie. To są nasze podstawowe ataki, czyli mamy odepchnięcie już na drugim poziomie. Przydaje się, jak nas bohaterowie złapią i będzie bardzo źle. Ja dużo tego E używam tak naprawdę, czyli jeszcze ten atak boczny moglibyśmy odblokować. I drugi poziom, proszę bardzo. Są ładnie statystyki opisane. Poziomy uderzenia, które zadaje 85% podstawowych obrażeń siecznych i 1399 punktów obrażeń siecznych. Okej. No dobra, może na razie. O, możemy na emotki wydawać jeszcze? Nie odblokowano. Bez wojska. Aha, no myślałem, że to trzeba komplement. Możemy iść na ścieżkę odwagi. Walcz w bitwach, odblokuj kmieci, no to wszystko to już mamy, dziękuję za zrobienie zadania, poziom 8, walcz w bitwach, pokonaj 60 wrogów, to też już jest zrobione, odblokuj 4 na 5 umiejętności bohatera, kurde, to jeszcze musimy zrobić. Dodaj jednego znajomego i w tym możecie mi pomóc, bo możecie mi dodać na przykład i zrobimy sobie wspólnie zadanie, co wy na to, moi drodzy. Pamiętajcie, jak nazywam się Luther i gram, nazywam się Luther, mam 12 lat. I gram na serwerze EU5, więc możecie mnie tam znaleźć i tak jak mówię, w przyszłości możemy coś wspólnie nagrać, nawet na główny kanał. Na pewno jeszcze tam się film pojawi, ale tutaj pewnie też, więc będziemy mogli nawet sobie wspólnie pograć. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Ogólnie za walutę w grze możemy sobie kupować nowe ubrania i chciałem wam powiedzieć, że jest na przykład piękny husarz, rotmistrz, który ma jakiegoś tutaj, co to, kurde, tygryska na przykład. Więc mają polskie akcenty w tej grze. Panie asesynowaty, czy pan jest moim widzem? Proszę odpowiadać na to pytanie. Sprawdzimy sobie jeszcze jedną bitwę. Mamy teraz większy zamek. No i to ja rozumiem. Czy mamy tu jakiegoś Polaka? Może Galaksia to jakiś Polak, ale któż to wie. Ale niektórzy tu mają tu naprawdę niezłe poziomy, więc ja trochę odstaję niestety. No dobra, no bierzemy kmieci. Czemu by nie? A możemy jeszcze coś dorzucić. No konnicy jeszcze nie, husary trzeba będzie odblokować. My jesteśmy obrońcami tym razem. To ja może podejdę od drugiej strony. Nie wiem, jak tutaj będzie wyglądał sam atak, no ale to się przekonamy już za chwilę. No dobra, zaczynam. Ten jeden gościu się na mnie tak patrzy groźnie, jakby mnie chciał atakować. Z konia! Szybko, Lutelek, z konia! Nie bij swoich. Artyleria, znaczy balista, jeden pies. Gdzie oni są? Tam, widzę ich. Uwaga. Znaczy już zaczęliśmy już bitwę, nie? To mogę strzelać. To jest jakiś falstart. No nic nie trafiłem. Przecież tam... Ataku... Skąd? Oła, dostałem. Weź wstawaj, Luther, pijany. A panowie... Panowie, chodźcie tu. Ustawcie się tam, dobra? Ja zostanę sobie sam z tą artylerią. Jeden chłop niestety nie żyje. Co tam we mnie naparza? Ta katapulta? Kurde, nie mogę jej dosięgnąć. Dobra, strzelmy trochę dalej. Teraz kogoś trafimy. Co tam, jak w gościu wyleciał z tym koniem, nie przesada? O kurde! Rozwalili moją balistę, no. Gościu, wracaj! Deserter! No i się rzucili na niego. Kurde. Uważaj, Lutelek. Nie chcesz ty im dostać raczej. Jak w ogóle sytuacja wygląda? Idą z tamtej strony bronić tej części? Cholera wie. Będziemy bronić, mamy jeszcze jakąś... O! To teraz trzeba bronić tej części zdecydowanie, panowie. Tu chodźcie. Chodźcie do mnie. Szybciutko. Bo... Tam taran teraz to jest... Nieważny. Dobra, stać tutaj, panowie. Ja sprawdzę, co tu jest. Tu jest jakaś machineria, która już nie działa. To jest od tej bramy zapewne. To niestety jest... halo, panowie, bo tak tutaj... O, to oni mają działka! Tu jest pan... Myślałem, że to jest husaria, ale nie. Dobra, panowie. Stać tutaj i bronić. O, przyszedł kolega do pomocy. Bardzo dobrze. No to bijemy, atakujemy. Szybciutko. Kurde. Bez przesady, popie. No to jest problem, jak mi się chłop ładuje, który ma 40 poziom na przykład. Nie mówię, że gość już gdzieś ma 40 poziom, ale jeśli na mnie się ładuje chłop, który ma 40 poziom, to ja nie za bardzo mam szansę tutaj, więc muszę po prostu być takim szczurkiem, który tam dziubnie i ucieknie jakby, nie?
O, przyszedł gość i strzela bardzo ładnie. To pani jest strzelająca. Chociaż w grach MMO rzadko kiedy pani to pani, prawda? Dobra, teraz... Gość ma krachę życia! Ma asysta, no niech będzie asysta. Bijemy dalej, no. Halabardnicy tak już moi trochę potraceni, ale gdzieś tam już gate'a straciliśmy. Czyli bramy, mów po polsku, literu, tak? Grywasz po polsku, gra ma język polski, to wejdź dalej po polsku. No, o nie, tu trzeba uważać, bo nie widzę, tu jest pani. Dobra, jest problem. Przywal. Okej. Pomożemy naszej koleżance, która zapewne jest raczej kolegą. O nie. Dobra, dostała. Pani ma lagi. To nie jest dobra informacja, jak pani ma lagi. Ja uciekam. Jak pani mi się teleportuje nagle z pupy, to ja wolę się wycofać, kliknąć sobie takie H i się po prostu leczyć. O, się mocno przeżywa. Dobra, uciekaj, bo tu pan pies przyszedł. Nie wygląda to najlepiej. Musimy się wycofać gdzieś, gdzie jest zaopatrzenie. Możemy tędy przejść do zaopatrzenia. Czym ja dostałem, kurde, w tyłek? Żadnego zaopatrzenia nie ma. O, fuck, to mnie goni. Help! Help me! Tu jest zaopatrzenie, dobra. Ja chcę tylko jakąś armię sobie przywołać. Zostaw mnie. Dobra, gość mnie zostawił chyba na szczęście. To ja bym poprosił może jednostki strzelające teraz bardziej by się mogły przydać. Szczególnie, że sytuacja jest naprawdę kiepska. Zostały 3 minuty jeszcze do obrony, ale zajmują już jeden z tych dwóch punktów. Dobra, lecimy panowie za mną. Podejdziemy od tyłu. Mam nadzieję, że to nie jest głupi pomysł. No tam się jeszcze biją. Więc chodźcie tutaj panowie. Na V robimy atak. I na parzanka. Na parzanka panowie i panie. Na parzanka, dawać. Do końca bi... O, dobra. Spokojnie. Kolega tutaj przyszedł pomóc. O Jezus, ktoś we mnie... Uciekaj! Już było życie, lutelek! Uciekaj! Nie! Jak? O, wy grube bulwy! Nie, wy grube bulwy. Dobra, niech tu stoją i strzelają. Mam nadzieję, że sobie poradzą. A my możemy popatrzeć, jak pani Asiro, która nie jest zapewne panią tak naprawdę, przebija się tutaj. No, traciłem punkt B i niestety punkt A. Czy ja mówiłem, że atakowanie w tej grze jest trudne? Właśnie widzimy, jak panowie, ale właśnie, bo ja nie używam formacji, to jest mój problem. Ale ja też nie mam takich jednostek, które mogłyby tak skutecznie korzystać z tych formacji. Dobra, chodźcie, gdzie my jesteśmy? W środku. Za mną, szybciutko. Co my teraz wzięliśmy? No dobra. Niechaj będą panowie z mieczykami. Zjedziemy sobie tutaj. To jest nasza główna część zapewne, której musimy bronić. Tam jest punkt B. Już może pomóżmy przy odpieraniu tego punktu. To jest w miarę jeszcze dobrze. Bierzemy V, proszę atakować. O kurde, jaka wale tutaj mocno. Bardzo dobrze. Dobra, weź ku. I dobrze, dostał. Do tego łucznika jeszcze się pozbądźmy. O ile jest to możliwe. Dobra, gościu. Przynajmniej go odciągniemy. Te. Dobra, to jest bardzo zła sytuacja. Dwóch naraz się rzuciło. No nie. Dobra, to był głupi pomysł z mojej strony. Zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, prawda? Pani tutaj leczy, to jest najważniejsze. Pani Sanahara jest raczej w ciężkiej sytuacji. Ale ja bym chciał kuszników. Musimy jakoś ogarnąć sobie kuszniki. Nie patrzyłem, co trzeba zrobić, żeby odblokować kuszników. Ja chcę mieć kuszników. Kusznicy i halabardziści, nic więcej nie potrzebuję do szczęścia. Jacy ładni panowie. A może ich chcemy też. Tacy ładni też bym ich chciał. Jaka fajna formacja. Dobra, zdecydowanie trzeba częściej korzystać z formacji. To jest coś, co naprawdę nam się może przydać. A jejku, widzę, że czas podskoczył. Czyli musimy dłużej się bronić niestety. Bo przejęli coś, dobra. A właśnie. Gdzie jest walka? Przecież ja mam armatę. Dobra, panowie, chodźcie. Lecimy. Tędy jesteśmy w stanie zejść. W ogóle drabiny są. O, fuck. Atakować, panowie. Kurde, dużo tego tu. Dobra. Koniec już? A tak ładnie się wbijałem na koniu. No, ale nie ma. Nie ma aż tak dobrze. Kurczę, nawet poziomu nie wbiliśmy. Tak niewiele nam brakowało. Dwa razy zginąłem niestety. Zabiłem 48 żołnierzy. Jak popatrzymy, no kmieci niestety nie zostali wykorzystani, więc nic nie zrobili. Statystyki drużyny. Czy byłem najgorszy? Nie. C+.
to lepsze niż C, więc byłem lepszy od tych trzech panów, prawda? Możemy tak uznać? Możemy tak uznać. No w naszej drużynie to najlepszy był kto? Jak tak popatrzymy na ilość zabić, ten co jest na samym dole, dwóch zabił. Ale jego armia nic nie robi, znaczy żołnierzy nie zabijał tak za bardzo, można powiedzieć. I co to jest? Uczestnictwo. Nie wiem na jakiej podstawie jest liczone uczestnictwo, ale mało uczestniczył. Chociaż ten pan w ogóle zero ma uczestnictwo. No ale cóż, Eloczki, to był jakiś Polak na pewno. No dobra, no to po bitwie. Trzeba będzie pozwiedzać to miasto swoją drogą. Co my tutaj mamy? Musimy po prostu zbierać obecnie... Gra nam każe w tej chwili odblokować ścieżkę wiary, tylko musimy osiągnąć poziom 20. Więc zaczynamy... Kmicic! Kmicica mi dajcie! Gdzie ten kmicic? Stój! Stój, kmicic! Kmicic! Kmicic, halo, stój! Będziesz na filmie! Stój tu, kmicic, wracaj do mnie! Kurde, kmicic! No i nie ma kmicica. Ktoś widzi, gdzie on poszedł? Chyba wszedł do zamku. Kmicic, to tu? Tu jesteś? Kmicic! Dzień dobry. Witaj, panie kmicic. Tutaj wasze mamy będą bezpieczne. Milfgard zaprasza Polaków, co? O nie. Myślę, że tym akcentem przy panu kmicicu możemy zakończyć dzisiejszy materiał z gry Conqueror's Blade. To jest, tak jak mówiłem, już darmowa gra. Link macie w opisie i przypiętym komentarzu. Korzystając z mojego linka otrzymujecie 7 dni konta premium. Pamiętajcie też, że w przyszłości jeszcze będę nagrywał tę grę i na tym kanale, i na głównym kanale, więc bardzo chętnie z wami bym zagrał. Więc rejestrujcie się, dodawajcie mnie do znajomych i będziemy wspólnie sobie jeszcze troszkę giercować w tę grę. Na pewno jeszcze się filmy pojawią z tej gry, więc nie są to puste słowa, które mają was tylko zachęcić do rejestracji. No i cóż, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!